Dzisiaj rozrywka moda i lifestyle, czyli treści, które najbardziej cenicie na tym kanale. Jak już zapewne wiecie, nasza keczupowa księżniczka odpadła na dzień dobry w półfinale Eurowizji. Jednak my tutaj nie o przegrywczyniach, ale o kandydatce, którą na ten spęd wysłali nasi Dorochi ukraiński bracia. Otóż promuje ona w mediach społecznościowych markę odzieżową Bandera Siaga. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten filmik na. Media społecznościowe u Kulfona to nie doczytałem i myślałem, że chodzi o Balenciagę, że chłop kręci aferę, że dziewczę wystąpiło w bluzie za kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Znacie mnie, od razu próbowałem tonować nastroje, że to może używane było, że to może z dopomochy. Dopiero potem doczytałem, że chodzi o Jagę. A po maturze chodziliśmy na banderoburgery. Witam Was. Film, który za chwilę zobaczycie, nie ma zbyt wysokiej rozdzielczości. Mówię to dlatego, że będziemy rozczytywali napisy. Może podczas montażu uda mi się znaleźć jakąś lepszą kopię. Muzykę zamieniłem ze względu na algorytmy. Temu co widzi niedowierza duże proukraińskie konto Twitterowe Warnews, które zajmuje się tematyką wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także polską polityką. O skandalu pisze wirtualna Polska, która nadal w logotypie ma żółto-niebieskie barwy oburzona jest także Anna Maria Żukowska na post SLD i tutaj się zatrzymajmy. No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam. Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne. Tak, tak, Brygado Świętokrzyska. Nacją ultrasom, mówię nie. Już pomijamy te wycieczki co do polskiej historii. Swoją drogą wiadomo, kto głosuje, kto wysyła sms na tego typu imprezach. Czytam wam to dlatego, ponieważ. Koalicja 13 grudnia, na której panna Anna jest paradczynią, pozwala na gloryfikację, jak sama nazwała, nazistowskich kolaborantów wśród ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce. Posłuchajcie Aśki Muchy, ministrantki edukacji. Chciałaby Pani, żeby dzieci ukraińskie w Polsce mogły się uczyć języka ukraińskiego? No rzeczywiście coś takiego pani zapowiadała? Ale one mogą, już dzisiaj. Czy nie lepiej byłoby, gdyby, gdyby zamiast tego uczyły się na przykład dodatkowego języka angielskiego? Koszt prywatnej godziny języka angielskiego to jest 7100 zł. A ile będzie kosztować nauka ukraińskiego? Dzieci e, mogą się uczyć języka ukraińskiego już dzisiaj, już teraz. E, jeśli chodzi o e, objęcie dzieci ukraińskich obowiązkiem szkolnym, to rzeczywiście będzie to miało miejsce od września tego roku. Język ukraiński był oferowany i będzie oferowany w polskiej szkole. Natomiast strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tak zwany komponent ukraiński, który będzie obejmował historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie. Wydaje mi się to bardzo taką fair ofertą i skorzystają na pewno obie strony. My nie mamy takiego zamiaru, żeby polonizować dzieci ukraińskie. To, to, to nie jest nasz, nasz zamiar. Chcemy, żeby dzieci ukraińskie zostały, zostawiły sobie swoją tożsamość ukraińską, ale żeby jednocześnie były dobrze wyedukowane, bo część z nich po prostu zostanie w Polsce. Nie trudno zgadnąć się, dlaczego komponent ukraiński zawiera akurat geografię i historię, a na przykład nie biologię i matematykę. Po prostu ukraińska geografia, ukraińska historia jest niekompatybilna z Polską. Nie byłoby z tym problemu, gdyby nie to, że na przykład na historii jest kładziony nacisk właśnie na nazistowskich kolaborantów, jak mówi prawda obiektywna, jak pisze minister, minister Żukowska. Więc żyjemy w takim dysonansie, gdzie za powiedzenie komuś czegoś przykrego. Co oczywiście nie powinno, nie powinno zachodzić, bo chodzi o to, by być kulturalnym dla siebie i dobrym i miłym. Ale wtedy państwo ciebie będzie ścigało z pełną mocą. Ale z drugiej strony koalicja 13 grudnia przyzwala na masową, państwową, toksyczną i doktrynację dzieci. Obrzydliwej potwornej. Bo miejmy nadzieję, że ten komponent ukraiński nie będzie, nie będzie się odbywał stacjonarnie, bo to byłby skandal. Dobrze, wracając do kwestii modowych, próbowałem poszukać, co to jest za marka poszukać producenta, i okazało się, że ta nazwa jest na tyle chwytliwa. Że znalazłem powiedzmy, że trzy brandy modowe, które, które nazywają się Banderas Pierwszy brand to na Etsy, takie Allegro z rękodziełem, chyba to jest ogólnoświatowe, czy przynajmniej na zachodzie, wysyłka ze Stanów Zjednoczonych. W ofercie kilkadziesiąt wzorów, które są manipula manipulacjami logotypami znanych marek, no i trafiła się koszulka no, z takim po prostu zwykłym nadrukiem na bandera. Gerszeft drugi na podobnych zasadach tyle, że to jest odzież patriotyczna, również jest jeden wzór z napisem i logotypem jakiejś litery B albo motylek litery B w lustrzanym odbiciu strona główna na Instagramie zleciała tutaj macie stronę z TikToka z filmikami. Jednak dziewczę z Eurowizji ma bluzę jeszcze innego brandu. Oczywiście ona nie występowała w niej podczas koncertu, no bo wiadomo, tam trzeba było... <laughs> tam dużo się działo, prawda? Rogi, satany, tam jakiś chłop bez gaci latał. Czy przynajmniej takie miało być, tak, tak to miało wyglądać? No więc no to bluza to to jest, wiecie, nie? Bluza to, to jest passé z producenta i podeszli do tematu bardzo kreatywnie. Otóż mamy tutaj miks inspiracji zen, bandery i feminizmu, ale jest także kolekcja dla dzieci. Twórcy zaprezentowali jasne produkty. Sweter niezniszczalny i t-shirt Bandera Siaga. Sweter niezniszczalny jest manifestem kobiet XXI wieku. Ten produkt dotyczy niewyczerpanej energii właściciela o no, mocy pokonywania przeszkód z uśmiechem i łatwością. O tworzeniu w środku burzy i inspiracyjnym chaosie. Zainspirował nas cytat pierwszej damy Eleny Załęskiej na temat ukraińskiej kobiety. Zjawisko ukraińskiej kobiety polega na tym, że jest ona na wszystkich frontach, nie tylko na czysto wojskowym. Ogólnie rzecz biorąc, mamy bardzo kobiety. Kobiety dominują w wielu obszarach. Od medycyny po edukację w wielu usługach publicznych. Koszulka Bandera Siaga zainspiruje Cię tego lata. Twórcy zastosowali lekkie i wysokiej jakości materiały, które zapewnią komfort podczas noszenia. Koszulka ma duży krój, który gwarantuje swobodę ruchów. Niebieski jest inspirowany spokojnym niebem i głębokimi wodami, które wypełniają nasz kraj życiem. A żółty napis jest lekki i ma nadzieję, że pomoże nam iść naprzód. Żółto-niebieski panuje w każdym zakątku świata, w każdej ukraińskiej duszy i na wszystkich produktach. Jednak dla chętnych jest też komponent czarno-czerwony. Jak myślicie, czym się inspirowali? Cristobal Balenciaga miał opinię projektanta mody o bezkompromisowych standardach, a Christian Dior nazwał go najlepszym rzemieślnikiem spośród nas wszystkich bezkompromisowy w swojej walce był także Stepan Bandera pragnący całkowitej niepodległości narodu ukraińskiego wyjaśnia producent ubrań tej marki chory człowiek tak? chory człowiek podsumowanie jest zbędne bo jaki koniec każdy widzi jednak uważam że prawdziwym problemem nie jest bluza czy cała linia odzieżowa ale ukraiński komponent historyczny w polskich szkołach, no bo przecież to jest komplementarne. Na to, co czego uczą się dzieci za granicą, wpływu nie mamy, ale tutaj jest on wielki. koalicja 13 grudnia z pełną premedytacją. No bo okej, okay, no Żukowska może jest naiwna, mucha może też, bo przecież znamy dokonania tych pań. Ale przecież to jest całe ministerstwo, tak? Cały rząd. Ktoś zgodził się na to, by dzieci, ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce były wystawione na masową indoktrynację, toksyczną ideologią. I to trzeba cyklicznie tym ludziom wypominać. I to tyle ode mnie, i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Jest też bardzo fajny odcinek modowy, gdzie, gdzie urzędniczka Urzędu Celnego miała na sobie outfit wart plus minus 100 tysięcy złotych. Więc jeżeli ktoś nie widział, to polecam. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.